gościem TAK TV jest pan dr Tomasz Szczepański. Dzień dobry państwu. Jesteśmy podczas demonstracji pikiety za uwolnienie, za deportację Janusza Walusia. Pan koresponduje z Januszem Walusiem od dłuższego czasu. Może pan opowiedzieć o okolicznościach tej korespondencji? W 1995 albo 6 roku do biura Konfederacji Polski Niepodległej zgłosił się nieżyjący już ojciec Janusza Walusia, który, to była połowa lat 90., ja już nie pamiętam roku, ale 94 albo 6, w tym przedziale mniej więcej to musiało być, który poprosił mnie jako pracownika biura o pomoc. Ja byłem wtedy działaczem Konfederacji Polski Niepodległej, ale także pracownikiem naszego biura, jakie mieliśmy na Nowym Świecie. I po zapoznaniu się ze sprawą Walusia, w zapoznaniu się pomógł mi nie tylko ojciec, ale także znajomy Walusia z RPA, dr Stanisław Potrzebowski, który przez szereg lat mieszkał w RPA, tam między innymi zetknął się z Januszem Walusiem i znał tamtejszą problematykę. A doktor Potrzebowski wrócił do Polski i miałem i mam zresztą nadal z nim kontakt, powiedzmy korespondencyjny. To po zapoznaniu się ze sprawą wygenerowałem takie pismo na rzecz Janusza Walusia, podpisane przez jednego z posłów Konfederacji Polski Niepodległej do ambasady z apelem, żeby się jakby zajmować tą sprawą. Oczywiście takie pismo tam niewiele mogło pomóc, ale przynajmniej było dowodem, że ktoś pamięta, tak, że jest jakieś z Polski jakieś zainteresowanie. Bo proszę przypomnieć sobie, lata 90. były latami, w którym można powiedzieć, rzeczywistość społeczna i kulturowa w Polsce była trochę inna. Były to lata, w których Gazeta Wyborcza była największym naszym dziennikiem, tak? I była de facto dyktatorem opinii. W związku z czym tego typu działania, no one nie mogły się jakby przebić przez szersze, do szerszych mas, tak? Janusz Waluś podziękował mi za to listem z więzienia i od tamtej pory nasza korespondencja się rozwinęła. Ja już przestałem być, kiedy KPN się rozleciał i przeszedł do historii, przestałem być działaczem Konfederacji, ale nasza znajomość korespondencyjna trwała i trwa nadal przez te wszystkie lata. To już będzie ponad 20 lat. Jak często piszecie do siebie i o czym piszecie? Raz na 3-4 miesiące te listy dochodzą, bo proszę pamiętać, że RPA jest krajem, w którym wali się wszystko, także i oczywiście więziennictwo. List można wysłać, ale na przykład on musi w cenzurze tej więziennej trochę poleżeć, a zresztą różnie bywa z dochodzeniem tego. Wysyłam mu również kartki świąteczne i kiedyś powiedział mi, że te kartki tam świąteczne dochodzą z paromiesięcznym opóźnieniem. Zresztą moje środowisko także te kartki od pewnego momentu tam wysyła. Tu jeszcze chciałem zaznaczyć, że od jakichś 2-3 lat istnieje tam możliwość zadzwonienia do kogoś, tak? Ja zachowałem telefon stacjonarny, to jest łatwiejsze w kontaktach z takiej, można powiedzieć, odległości z więzienia. Tam jest taki telefon stacjonarny, który tam w więzieniu można z niego korzystać, jak się ma, powiedzmy, pieniądze i się dostoi w kolejce, jak mi pan Janusz wyjaśnił. Więc od czasu do czasu bardzo rzadko, kilka razy zdarzyło mu się trafić mnie w domu i porozmawiać udało mi się telefonicznie. I muszę powiedzieć, że jest to człowiek niezłamany. Jest to człowiek o duszy wojownika, moim zdaniem, który przez te 20 parę lat pobytu w więzieniu zachował swoją wewnętrzną siłę i swoje przekonania. Nie dał się złamać ani okolicznościom, ani wszystkim tym trudom, które są związane z pobytem w takim miejscu. A czy wie pan, w jakich on warunkach socjalnych, higienicznych przebywa? Czy jest tam bezpiecznie w tym więzieniu w Południowej Afryce? No, media podawały o próbach ataku na niego, z tym, że on bardzo długo był w Maximum Security Prison w Pretorii. Teraz jest na poziomie Medium Security Prison, ale też to była cela, najpierw chyba nawet pojedyncza, później w towarzystwie był, nie wiem czy nie Derby Lewisa. Przez jakiś czas, czy na jego oddziale, czy w każdym razie miał kontakt, przebywał jeden z ludzi, którzy zorganizowali KUFUT. KUFUT to była taka specjalna jednostka zwalczająca partyzantów komunistycznych i komunistycznych terrorystów z bardzo wieloma sukcesami.
Na ten temat jest też literatura, także ja nie będę tutaj, powiedzmy, robił wykładu, bo nie czas i nie miejsce. Ale to była jednostka składająca się z burów, czy nie tylko z burów? Dowódcy, oficerowie byli burami, ale jednostka ta wykorzystywała także, po pierwsze, milicje plemienne, które organizowała i szkoliła. I podlegały jej także oddziały złożone z czarnych, bo nie jest prawdą, że wszyscy czarni w RPA potępiali apartheid. Jest to po prostu nieprawda i jest wystarczająco dużo dowodów, żeby o tym teraz może nie mówić. Wielu czarnych popierało właśnie apartheid, że nie wszyscy potępiali apartheid, tak? Wielu czarnych popierało. I popierało czynnie, służąc w różnego rodzaju formacjach militarnych czy paramilitarnych. No i takie pytanie na koniec. Czy zadał mu pan pytanie, czy tak wyszło z tej korespondencji, czy Janusz Waluś, gdyby cofnął się te 20 kilka lat wstecz, ponownie by zabił komunistę Haniego? Nigdy tego pytania nie zadałem, bo wie pan, dla mnie jest oczywiste, że to, co zrobił, było słuszne. A uważam, że nie należy zadawać pytania o rzeczy słuszne. I tyle. Dziękuję.